Dzień dobry, Kreni Ferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, proszę Państwa. Za chwilkę moje włosy przejdą metamorfozę. Ostatni raz u fryzjera byłam przed pandemią, jak się zaczynała w marcu. Czyli prawie 2 lata temu. Od tej pory nic absolutnie z włosami nie robiłam, a dzisiaj zostanę na nowo rodzielcem. 3 godziny później. Ale się jaram, jest piękny kolor. Schowałam się już do samochodu, bo standardowo jak wychodzę od fryzjera to pada, no teraz już taka mrzawka jest. Nie chcę popsuć sobie fryzury, bo jeszcze są tak ładnie ułożone włosy, trochę mam podcięte. I w ogóle musimy sprawdzić, czy przypadkiem teraz Rafał nie będzie miał dłuższych ode mnie włosów, bo no tak, tak, jak tak sobie trzymam, to tak z tyle poszło. Gdzieś wylądowało na podłodze, ale cieszę się, bo tak odżyły te włosy i się odświeżyły, ale kolor to po prostu jest mistrzostwo świata. Tak mi się podoba. Taki jest nie do opisania. Nie wiem, jakbyście go opisali, wymyślmy nazwę tego koloru. Jest przepiękny. Przy odrostach mam troszeczkę bardziej wpadający w czerwień, przez to, żeby też nie był taki ten odrost mega widoczny. Już właśnie poprzednio, jak tak robiłam no dawno temu, to też o to poprosiłam i efekt był super, bo tak ładnie ten kolor schodził, że bardzo naturalnie to wyglądało. No jest pięknie. Ale się jaram. Akurat mi się wszystko pięknie zgrało w czasie, bo byłam umówiona na 12, jest teraz po 15. U mnie zawsze co tyle trwa, bo jednak trochę dużo mam tych włosów. I Karolina tutaj, Caroline, bardzo, bardzo cierpliwie, takie cienkie pasemka po kolei wszystko pofarbowała. W ogóle polecam to miejsce bardzo, bardzo, bo już wiele razy tutaj byłam u fryzjera. I jeżeli jesteście z okolic, to warto zaufać, a myślę, że fryzjer to jest jednak taka kwestia, że warto mieć kogoś z polecenia albo sprawdzonego zdecydowanie, żeby spokojnie siedzieć na fotelu. A i wszystko mi się idealnie w czasie zgrało, bo za chwilę Rafał kończy pracę. Rano go zawiozłam, teraz właśnie też przejęłam samochód, także go odbiorę i już śmigamy do domu, ale nie mogę, no po prostu tak się jaram. Jestem tak ciekawa, bo właśnie trochę podcięłam i kto ma teraz dłuższe, czy ja, czy Rafał? Podjechałam właśnie po Rafała, za kierownicę wskoczyłam w okulary, bo ostatnio znów mniej śpię i ortosoczewki nie mają szans zadziałać tak, jak powinny. A jakoś tak też jest ponuro, więc się wspomagam. Uchwycimy pierwszą reakcję. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry. A co to za pięknotka tam jest? Przepraszam, to chyba akurat nie jest zaskoczenie. Dzień dobry, ale Ruda! Cześć, dzień dobry. Rudolf, jestem teraz Rafał! Jesteś Rudolf. Ile farb zeszło? 10? 2 miseczki na pewno, nie wiem czy nie za 3. Dwie na pewno były. I w ogóle trochę podcięłam. Teraz czemu? Mam challenge dla ciebie. Czemu podcięłaś? No bo zniszczone miałam końcówki. O. Teraz mamy challenge. Kto z nas ma dłuższe włosy? No ja mam pewnie. Pokażesz? No nie chcę mi się teraz. Chcę do domu. Ciekawe jest. Dobra, chodź, odbierzemy jeszcze paczkę po drodze. Przeprogramowałam właśnie lampki, żeby włączały się tak przed 16, ale w ciągu dnia też widać inne dekoracje. No i za jakiś czas wyjrzę, czy solarne oświetlenie działa, bo wczoraj jeszcze nie zdążyło się załadować, czy może już koty sąsiadów ogryzły. A tu jeszcze kolor w świetle dziennym, no serio jestem zauroczona. Zrobiłam nam właśnie herbatę z miodem, pomarańczą, goździkami i imbirem i mamy bardzo fajny plan na tę sobotę. Bo Rafał zamówił pizzę, którą właśnie odebrałam. Już się przepiękny zapach roznosi po całym domu, więc odpalamy Netflixa i nadrabiamy drugi sezon Wiedźmina, bo wczoraj się pojawił właśnie. Przyda nam się takie leniwe sobotnie popołudnie, żeby trochę nabrać mocy. Ja jestem po tym szczepieniu taka cały czas jakaś osłabiona. Rafał też już po pracy wrócił i mówi, że też coś nie ma mocy, także wjeżdża herbatka, pizzka, serial. I będzie bardzo, bardzo przyjemna sobota. Przygasiliśmy światło i zniknęła pizza. Dlatego już teraz jak wyciągnęliśmy po pizzę pierniczki... Tak, to światło, to znikną pierniczki. To za chwileczkę, tylko muszę wam pokazać, póki jeszcze istnieją, Wiedźmin że fajny. Są przepyszne w Biedronce, a Wiedźmin super. Wciąga tak jak pierniczki.
zrobiliśmy sobie drzemkę, a teraz wjeżdża kawa z cynamonem, pięknie pachnąca do pierniczków, idealna. A żeby już nie musieć wstawać i odrywać się od serialu, zrobiłam jeszcze herbatkę, znów z miodem, pomarańczą, goździkami i imbirem. Dzisiaj nie było mnie na basenie, ale Rafał przyniósł prezent, który robiliśmy sobie prezenty w pracy. Secret Santa, czyli każdy wolne, losował. Także przyniosłem jej świąteczny prezent, który na nią czekał. Co tam masz? Paka, jaki rozpakuje? Drodzy Państwo, pieguski Milki, przepyszne. Coś dla czekolady. Bardzo ładnie. Tutaj to Fifi, świąteczna edycja z Reniferkiem, dzień doberkiem. Tu. Dalej mamy szokobący, proszę bardzo. Że łańcuch na choinkę zrobić. I Nesquika. No dzięki, jak słodko. To ma dłuższe włosy challenge. Dobra, uwaga. Czekaj, musimy na tej samej wysokości siedzieć mniej więcej. I nie ty widzimy, więc wy musicie ocenić. I w sumie oboje mamy teraz w miarę wyprostowane. Siedzimy na tej samej głowie, mamy wysokości. Głowa prosta czy do tyłu tak? Nie no. A, do tyłu to wygra. Dobra, prosta głowa, prosto. Patrzymy tu. Na bombkę srebrną. A czekaj, ja... O, dobra. Da. No i nie wiem, jak to jest. Zobaczymy. Mała gra. Drodzy Państwo, zobaczmy, czy dzisiaj zostaniemy milionerami. No, milionerami może nie, ale możemy wygrać stówkę. Także zobaczymy, co my tu mamy. Kominek! Już myślałam z daleka, że prezent. Nie, kominek niestety. Dobra. No cóż, może następnym razem. Przechodzimy do kolejnego kalendarza. Tu jest Świętego Mikołaja. Tak, 18, proszę bardzo. Dzisiaj mamy ciuchcie, pociąg, bardzo ładny. Tak, tu. Dalej mamy tutaj lint 18, proszę bardzo, co my tu mamy? Złotego misia z zieloną tutaj choinką, trzymający choinkę, bardzo ładne. I dalej tutaj 18, drodzy Państwo, mamy tutaj brzuchu, miał żelki, także taki to był łasuch, ale już go zaszyjemy i już jest gitara. Nie no, wyjmiemy. No dobra. Pod 18 kryje się herbata, hibiskus i pomarańcza. Okej, powiem Wam, że jestem mega osłabiona po tym szczepieniu i dzisiaj już chyba nic konstruktywnego nie zdziałam, tylko się kładę, może trochę poczytam, bo mam bardzo fajną książkę. Ona była jako dodatek do Zwierciadła albo do jakiejś, nie, do L chyba ostatnio i jest o terapeutce, która idzie na terapię i z dwóch perspektyw opisuje właśnie terapię. Czas na herbatkę kolejną dzisiaj i ładowanie baterii, bo totalnie nie mam mocy. Co chwilę sobie urządzamy drzemkę, trochę coś oglądamy i chyba już czas się tu zakopać na stałe dzisiaj. Łączę się z Wami w najprawdopodobniej jednym z najmniej emocjonujących vlogmasów na świecie. Dzisiaj mam jakieś 10% baterii. Nawet choinka w tle nie miała siły się zapalić, także no nie wiem, czy dzisiaj taka jedna kawka wystarczy, ale spróbujmy zacząć jakoś ten dzień. Jest i ona. Dziś kawę zrobiłam sobie w kubeczku z jarmarku dominikańskiego, świątecznego w Gdańsku. Nie mam tu napisane z którego roku, ale z czasów naszych mieszkania w Trójmieście. Co prawda pada deszcz, więc nie wygląda to tak uroczo jak mogłoby, ale działają lampeczki solarne, przynajmniej te. Tamte drugie jeszcze się nie włączyły, może jeszcze dla nich jest za jasno, bo sprawdzałam i one są w stanie zadziałać, więc nie wiem, tam coś im nie bardzo pasuje. Może to miejsce, tutaj żaróweczki, lampki solarne, więc pewnie te na siatce też już się włączyły. Wnętrze domu też już jest pięknie rozświetlone, choinka, kurtyna, a za oknem widzę przebijające się lampeczki. Nie wiem, kiedy to się zadziało, ale czas na 19 okienko, herbata biała, pomarańcza z limetką. Wyszłam na chwilę się przewietrzyć, trochę pooddychać świeżym powietrzem, bo przestało właśnie padać i przy okazji robię kontrolę lampeczek. Właśnie wrócił do domku, zrobiłam barszczyk, mam jeszcze sałatkę, trochę grochu z kapustą, także tak świątecznie bardzo. I odpalamy kolejny odcinek Wiedźmina.
No przyznam, że dzisiaj bardzo mało nagrałam, bo większą część dnia przespałam. Ładuję baterie przed świętami i totalnie nie jestem w formie. Rafał był cały dzień w pracy, więc we vlogu niewiele się działo, no ale dzisiaj właśnie taki dzień. Także sobie to połączymy z kolejnym dniem, w którym myślę, że trochę więcej już się może dziać, bo udało mi się dzisiaj porządnie wypocząć.